Hello, kochani, słuchajcie, mamy czwartek, godzinę 15:16, ja dopiero co wróciłam do domu. Leje jak nie wiem, ale na szczęście, chyba słychać, a na szczęście nic za bardzo nie muszę robić. Zrobiłam sobie obiadek, buldaczka, dzisiaj sobie z Nadią kupiliśmy i tak. I co, i dzisiaj dodałam w ogóle dużo tej ostrej. Nadia to dodaje w ogóle całą, nie? Super. I to jeszcze bez żadnej śmietany, mleka i sera. A ja przynajmniej to muszę też dodać. I powiem wam, że dzisiaj jest ostry. Oj, jest. Hello, hello, kochani. Słuchajcie, witam się z wami. Czytałam wiadomość. Witam się z wami. Mamy piątek. Zaczynamy nowego vloga. Mamy godzinę 8:20, ja za 10 minut dosłownie mam autobus, więc muszę się pospieszyć. Dzisiaj sobie zrobiłam taką kiteczkę, tutaj wystawione te. No i jeszcze usta szybko zrobię i wychodzę. Plan na dziś. Dzisiaj ogólnie bym miała lekcję na 8:00. Ale odwołali mi kilka lekcji i mam na 9:40. Więc zaraz wychodzę, a po idę z Nadią, Oliwią i taką Tosią, dziewczyn znajomych, tak? Znajomą, ale wiem, o co chodzi, do escape roomu, więc fajnie. No, ale na razie się szykuję do szkoły. Outfit bardzo prosty. Czekajcie. Outfit jest wręcz banalny. Bo są to po prostu spodnie z dziurami, top, do tego jeszcze bluza zaraz wleci i tyle. Życzę wam, słuchajcie, miłego dnia i widzimy się już pewnie po szkole albo w szkole. No i słuchajcie, ja się z wami witam w niedzielę. Dzisiaj jestem totalnie ogarnięta, ale siedzę cały dzień w domu, więc tak naprawdę nie widzę potrzeby. I słuchajcie, akurat chciałam sobie zmontować jakiś filmik na kanał i się okazało, że ja nie mam materiału tyle, że ja do was mówiłam, tam nagrywałam w czwartek, w piątek i w piątek nie dokończyłam. Rano się odezwałam, miałam później jeszcze coś nagrać i nie wiem jakim cudem nie nagrałam, więc proszę bardzo, będę nagrywać z dzisiaj. Mamy niedzielę, godzinę 17:52 i wyglądam okropnie. W ogóle nie jestem pomalowana, nieogarnięta, ale nie, wywalone. I słuchajcie, ja już zaczęłam majówkę, bo ja nie idę w poniedziałek, w sensie jutro i pojutrze do szkoły, większość osób idzie. No ja mam już wolne na szczęście, więc teraz ponad tydzień wolnego, więc bardzo fajnie, ale na jutro mam kilka zaplanowanych rzeczy. Ale jutro zacznę nowego vloga, więc to, co się będzie jutro działo, dowiecie się w kolejnym vlogu, bo już by było za dużo materiału. Dzisiaj wam pokażę, co jeszcze dzisiaj będę robić i szybko wam opowiem o tym escape roomie, bo coś tam zaczęłam mówić, ale nie dokończyłam. Byłam w escape roomie, który się nazywał... Nie pamiętam już nawet jak. Czekajcie, już nawet sprawdzę. Teraz sobie w ogóle oglądałam film, się vloga zaległego u Oliwii Misztal, ale ja mam sprawdzić, dobra, na Messengerze. Ten escape room nazywał się
Fabuła, fabuła pokoju to było nieznajomi. Oj. I wam przeczytam, co jakby ten. W tym lesie drzemie zło. Na szczęście budzik ma ustawiony dopiero za 5 minut. Czym jest to zło, zapytacie? Na pewno słyszeliście o starej opuszczonej fabryce lalek na obrzeżach Klęskowa. Dokładnie naprzeciwko niej znajduje się nieuczęszczana już przez turystów ścieżka, która prowadzi na przeklęte wzgórze, gdzie nadal wznoszą się resztki szpitala psychiatrycznego dla schizofrenicznych sierot. Tuż za tym wzgórzem, mijając stare robotnicze baraki, w ciemności nocy można dostrzec szczerniałe resztki starego kościoła wybudowanego na przeklętym indiańskim cmentarzu. Jak tylko minie się ten kościółek, można dostrzec linię brzegową prześmiergłego, bagiennego jeziora gałęzistego po drugiej stronie tegoż jeziora, pomiędzy i dalej już nie widzę. To był screen. No i było, słuchajcie, mega fajnie. Wydawało mi się, że, w sensie, moje odczucia były takie, że myślałam, że będzie straszniejszy. Nastawiałam się o wiele na, jakby, ja nie lubię horrorów. I nastawiałam się, że to będzie porządny horror i w ogóle, bo to było komedia coś tam z elementami horroru chyba. No, ale to było mocne, bo w ogóle byliśmy po kolei zaprowadzane do innego pokoju, jakby w takich goglach, że nic nie widzieliśmy praktycznie. Później były nam ściągane te okulary i nagle musieliśmy wejść do trumny, którą zamykali. Tam musieli, jak już wszystkie przyszłyśmy, w osobnych trumnach byłyśmy, to musiałyśmy tam rozwiązać jakąś zagadkę. W ogóle ten piasek tam wpadał do oczu, bo oni później tak łopatą w te. Później zostaliśmy już, jakby tą zagadkę odgadliśmy, to zostaliśmy przetransportowani tymi trumnami. One się ruszyły do tyłu. Ja byłam pewna, że się sama ruszam, ale na szczęście wszystkie wyszłyśmy. No i tam była już dalsza część. I już było spokoj w ogóle. No. Ale naprawdę mi się bardzo podobało i muszę częściej tak chodzić sobie. No, a co dzisiaj robię? Teraz będę... Właśnie nie wiem, co robiła. Bo ja tak na spontanie wszystko robię. Może sobie coś obejrzę, poczytam. Jutro muszę ściągnąć paznokcie, bo we wtorek idę na pazy. No. A na razie nie wiem, co będę robić, więc widzimy się. Hello, hello, kochani, słuchajcie, witam się z wami, mamy godzinę 19:08 i słuchajcie, bardzo was zaskoczę tym, co wam powiem, bo przed chwilą jeszcze leżałam w łóżku, nie wiadomo, co jeszcze będę robić, a teraz, słuchajcie, szykuję się, wychodzę na miasto. Tak. Oj, dobrze usłyszeliście, aż z wrażeniami spinka spadła. Dobrze usłyszeliście, szykuję się na wyjście na miasto. Więc maluję się, muszę się pomalować, ubrać i wszystko. Hej kochani, no i słuchajcie, mamy 22:44. Ja w ogóle się już uszykowałam tam, nawet wam nie pokazywałam, bo nagrywałam TikToka. Get ready with me. I już wróciłam do domu, mamy 22:44. Słuchajcie, byłam tak głodna, bo nic tam nie jadłam, że zrobiłam sobie kakałko. I to ściki, bo byłam tak już serio głodna. No. Więc ja jutro nie idę do szkoły, więc sobie odpalam serialik, czytam jakiś film i wycinam.